Dzień dobry, witam wszystkich. Zaczyna się weekend, a ja w pierwszej części chciałam powiedzieć Wam, jak zakończyła się sprawa spotkania szkolnego, które miało miejsce kilka dni temu tutaj u nas, a lokalnie. Spotkanie, tak jak można zobaczyć w poprzednim moim materiale, dotyczyło maseczek dzieci w szkołach w przyszłym roku, tutaj właśnie u nas lokalnie. I tak jak mówiłam w poprzednim materiale, jakieś prawie 80% ludzi, którzy wypowiadali się na ten temat, mówili, że są przeciwni nakazowi noszenia takich maseczek przez dzieci i mówili, że oczywiście, jeżeli ktoś wyraża taką chęć, to powinien, tak jak chce, nosić sobie maseczkę, natomiast nie powinno to absolutnie być nakazem. No i tak jak pokazywałam w relacji, było to bardzo entuzjastyczne, bardzo takie inspirujące spotkanie. No i chciałam dzisiaj podać do wiadomości, że głos rodziców został wzięty pod uwagę i w przyszłym roku w dystrykcie numer 200, tutaj w mojej okolicy, dzieci w szkołach nie będą miały nakazu noszenia maseczek. Będzie tylko taki nakaz, jeżeli chodzi o autobusy, czyli będą dzieci dowożone do szkoły autobusami i w autobusie trzeba będzie mieć maseczkę, natomiast jeżeli chodzi o szkołę, to będzie to wybór indywidualny każdego dziecka lub też każdego rodzica. Także jest to oczywiście zwycięstwo. W wielu sąsiadujących dystryktach również będą odbywać się takie spotkania w najbliższym czasie, albo już się odbywały. No i jeżeli ktoś tutaj w Stanach Zjednoczonych oczywiście mieszka i jest tym zainteresowany, to jak najbardziej namawiam do tego, żeby chodzić na takie spotkania, dlatego że nikt za nas tej roboty nie zrobi, tylko musimy wziąć sprawę w swoje ręce i zająć się tym i pokazać, w cudzysłowie, władzom, że nie zarządzają nami, tylko że to właśnie my, ludzie i my, rodzice, jesteśmy tymi osobami, które dokonują wyborów. A dajcie znać, czy w Waszych okolicach są takie spotkania, jeżeli mieszkacie w Stanach Zjednoczonych, dlatego że ciekawa jestem, jak takie spotkania odbywają się w innych stanach. No i oczywiście powodzenia, zwycięstwo małe jest. A ja zapraszam na część drugą, oczywiście na Rumble i jak zwykle link do materiału jest w komentarzach oraz w opisie filmiku. Serdecznie pozdrawiam, miłego weekendu!